niezależnie czy jesteśmy wierzący, czy też nie, jest taki wyjątkowy czas w roku. Przełom października i listopada to dla wielu moment na refleksję dotyczącą naszego życia i przemijania. Wspominamy też wtedy bliskich, którzy odeszli, odwiedzając ich miejsca wiecznego spoczynku. Cmentarze to miejsce, gdzie sfera sakrum i profanum spotyka się ze sobą. Jednak ja dzisiaj opowiem Wam dość prozaiczną historię, dotykającą codzienność, a równocześnie prowadzącą nas w te miejsca, gdzie są groby naszych bliskich. Tytuł nawiązuje do pewnego artykułu prawie sprzed 100 lat. Zapraszam Was do tramwaju do miasta zmarłych. Cześć, dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, ponieważ mówiłem Wam, że na filmach, gdzie będziemy pokazywać pewną trasę tramwajową, nie będę się pokazywał, ale dzisiaj będzie wyjątek potwierdzający regułę, ponieważ no nie będzie taki zwyczajny film. Dzisiaj go wypuszczam właśnie 28 października. Mówiłem już o tym na poprzednim filmie, ponieważ dzisiaj jest pewna bardzo ważna data, o której za chwilkę Wam opowiem. Tymczasem ja tak mówię troszkę cicho, bo znajduję się w otoczeniu cmentarza na Salwatorze. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego akurat tutaj, a później na spokojnie ruszymy sobie w dół do pętli tramwajowej. Cmentarz na Salwatorze znajduje się w przepięknej okolicy. Ja akurat schodzę w dół, ale idąc w górę podejdziemy najpierw pod kopiec Kościuszki, ale możemy iść dalej do Lasku Wolskiego, a co za tym idzie, możemy dostać się pod zoo i kopiec Piłsudskiego. Jeśli chcecie taki odcinek, to dajcie znać w komentarzach, bo 11 listopada wybieram się na taką wycieczkę. Tymczasem przy Alei Waszyngtona w okolicy cmentarza widzimy mnóstwo zieleni i większość z nich jest bardzo stara. Są zresztą pomnikami przyrody. Schodząc w dół w kierunku pętli, to mijamy tutaj niesamowite domy. Tutaj dla mnie ta okolica no absolutnie nie przypomina mi Krakowa, tego, który znamy, nie wiem, z centrum, ze starego miasta Kazimierza, czy chociażby ze starej części Podgórza. No chociażby, no zobaczcie, no wystarczy tu naprawdę, tu się wystarczy troszkę rozejrzeć, popatrzeć po tych budynkach. No klimat jest niesamowity. No właśnie, a gdzie my idziemy? Gdzie będziemy jechać dzisiaj? Będziemy jechać jedną z najkrótszych linii tramwajowych w Polsce i po to muszę właśnie dostać się do tramwaju. To jeszcze sobie przejdę tu bokiem, jeszcze Wam coś pokażę. No i tradycyjnie muszę to zrobić. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże, a my dzisiaj pojedziemy linią numer 2, a więc czas start. Jesteśmy już przy pętli tramwajowej. Mamy tutaj obecnie do wyboru linię numer 1 oraz linię numer 2. Linia numer 1 jedzie na wzgórza Krzesławickie, a pętla znajduje się tuż przy górnym wejściu na cmentarz komunalny Grębałów. Linia numer 2 też kończy swój bieg pętlą obok wejścia na cmentarz, tym razem Rakowice. Są to linie regularne, ale na dni poprzedzające i tuż po Wszystkich Świętych są też otwierane linie czasowe w Krakowie, jak też innych miastach polskich. Przykład takiej linii to szczecińska, o której opowiadałem w odcinku o najkrótszych liniach tramwajowych w Polsce. Tymczasem my wsiądźmy do tego bombardiera
i ruszmy w kierunku odcinka linii tramwajowej, o której mówię w tytule tego filmu. Tramwaj na ulicy Kościuszki jedzie bardzo powoli z racji zepsutego torowiska. Opowiadałem o tym w poprzednim filmie, ale czemu tak się dzieje? Świetnie uzupełnił ten temat widz Piotr w swoim komentarzu, zatem cytuję go. Obecna infrastruktura jest też dość wiekowa. Ostatni remont odbył się tam w 1993 roku i tej informacji bardzo brakuje. Był to pierwszy w Krakowie remont torowiska znajdującego się w jezdni z wykorzystaniem płyt węgierskich, czyli takiej technologii niskich płyt, w którym osadzone są niskie szyny pozbawione szyjki, tak zwane blokowe typu LK pauza 1, które są trzymane w płycie za pomocą gumowych pasków, co jest sprzyjające wybrzuszeniom ze względu na warunki fizyczne, zwłaszcza w momencie, kiedy torowisko jest już wyeksploatowane. Ponadto, jak to z tymi remontami z wykorzystaniem płyt węgierskich bywało, były one kładzione na wcześniejszej betonowej podbudowie, do której wcześniej bez żadnego wygłuszenia montowane były szyny, takie zwykłe tramwajowe RI-60N. W związku z tym, najstarsze elementy tego torowiska mogą mieć nawet tyle, ile ma trasa na Kocmyrzowskiej, czyli około 50 lat, a może i więcej. W związku z czym remont generalny jest tu potrzebny, i te fakty tłumaczył ten agonalny stan trasy. Słyszeliście ten komunikat, że następny przystanek Jubilat? No właśnie, przez ten stan torowiska nie było tego za bardzo słychać. W miejscu przystanku jest też most prowadzący z Dębnik i również użytkownik Piotr poprawił mnie, bo powiedziałem Dębników, ale nie obrażam się, za to chciałbym was w tym miejscu zaprosić gorąco do komentarzy. Znacie podobne linie w innych miastach? Śmiało, napiszcie. Uważam, że to jedna z najbardziej turystycznych, regularnych linii tramwajowych. Przed chwilą widzieliście Wawel, a teraz ciasną, równie nadającą się do remontu ulicę Zwierzyniecką. Zmierzamy w kierunku Filharmonii Krakowskiej. Tutaj tramwaj skręca w lewo, ale zwróćcie uwagę na to miejsce. Przez planty można dojść do tego przystanku z rynku głównego, a kiedyś można było również dojechać tramwajem. Mam takie archiwalne zdjęcie, a jak nie zapomnę, to dorzucę link do tej historii w opisie. My jednak wróćmy do współczesności. Jedziemy nowym torowiskiem, ale dalej ruch jest dość ślamazarny. Chociaż dla turystów to może i dobrze. Za skrętem w kierunku Błoń po prawej stronie mijamy polską kolebkę nauki, stary gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mijamy zakręt na Podwalu i dojeżdżamy pod Teatr Bagatela, dawniej kino Skala, zresztą o tym już opowiadam w jednym z moich odcinków. W nim również pokazuję tramwaj linii numer 2, ale na zupełnie innej trasie. Obecnie tak przejeżdżamy przez to skrzyżowanie. Kiedyś jednak dopiero w tym miejscu tramwaj wjeżdżał z ulicy Karmelickiej na obecną trasę linii. Zresztą świetnie to ilustruje archiwalna fotografia właśnie z ulicy Karmelickiej. Tymczasem, będąc mniej więcej w połowie trasy, zobaczcie też obecną długość tej linii tramwajowej.
Warto tutaj jeszcze dodać, patrząc w kierunku szewskiej, że po prawej też mijamy pewną historię. W dole są, rzekomo udające historyczne, tak przynajmniej sugerowały komentarze pod jednym filmem, tory linii tramwajowej wąskotorowej z rynku głównego. Cóż, jedziemy dalej. Przystanku. Tutaj jest stary kleparz, legendarny targ, który wciąż funkcjonuje, a obok ulica Długa. Gdzieś tam kiedyś opisywałem historię tego miejsca, może też dorzucę link, zobaczymy. A my dalej zmierzamy w kierunku Barbakanu. Tutaj przez Bramę Floriańską jechały wąskotorowe tramwaje, zmierzające w stronę Dworca Głównego, ale o tym za moment. Docieramy do kontrowersyjnego przystanku Teatr Słowackiego. Dlaczego? Nazwę jakiś czas temu zmieniono, kiedy przeniesiono Dworzec Główny do podziemi. Moim zdaniem powinna się nazywać Dworzec Główny Stary lub Muzeum, ponieważ jest to ważniejszym punktem. Oczywiście nie odejmując żadnej sławy Teatrowi Słowackiego. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie i po prawej stronie, tuż obok starego budynku dworca, kończyły bieg tramwaje wąskotorowe, a my zmierzamy ulicą Lubicz, przejeżdżając pod historycznym wiaduktem kolejowym. Zaraz będziemy skręcać w ulicę Rakowicką, ale stop, tu musimy się na chwilę zatrzymać. Na razie pokazuję Wam nagłówek artykułu z 29 października 1934 roku. Widzimy tu zdjęcie z otwarcia nowego odcinka torowiska i tytuł Otwarcie linii tramwajowej łączącej miasto umarłych z miastem żyjących. Oczywiście jest to nawiązanie do tytułu tego filmu. Troszkę tutaj zmieniłem jedno słowo, żeby nie było toczkę w toczkę, ale zanim wrócimy do artykułu, to zobaczmy na ulicy Rakowickiej jeszcze jedno miejsce. Kiedyś tramwaje tędy zupełnie inaczej jechały, dziś patrząc w prawo nie znajdziemy nawet śladów torowiska. Możecie poznać szczegóły tego w innym moim wideo, na które gorąco zapraszam. Tymczasem wróćmy do artykułu, który to możecie za moment sobie śmiało zapauzować. Zauważcie, że 1 km 200 metrów torowiska wykonano w naprawdę ekspresowym tempie od początku lipca do otwarcia w końcu października. Dziś byłoby to, mówiąc wprost, nierealne. Przystanku. Pod nami, czego nie widać, mijamy tunel krakowskiego szybkiego tramwaju i tuż obok kiedyś też szła linia tramwajowa. Po prawej stronie mijamy główny gmach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zresztą kiedyś też tu studiowałem, ale mniejsza o to, pora na długą prostą w kierunku cmentarza. Po drodze mamy przystanek na żądanie, zresztą rzadko kiedy tu się tramwaj zatrzymuje. I dość długą, prostą na ostatni przystanek. Zanim jednak dojedziemy na miejsce i jeszcze coś Wam zdradzę, to chciałbym powiedzieć, że w chwili kiedy jadę tramwajem, to są obecnie dwa kursy na godzinę, czyli linia numer 2 jest obsługiwana de facto przez dwa tramwaje. No i chciałbym Was zaprosić raz jeszcze do komentowania, subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek oraz lajkowania moich filmów. W opisie są fajne linki,
i możliwość wsparcia mnie w serwisie Patronite, do czego równie gorąco zapraszam, a tymczasem pora na pętlę przy cmentarzu Lakowice. No i co, wychodzimy z tramwaju i zobaczmy jeszcze jedną rzecz, bo być może kiedyś stąd tramwaj pojedzie dalej, bo dzisiaj już tego nie ma, ale kiedyś było krótkie torowisko w dalszym kierunku. Po remoncie jednak wszystko znikło, nie zostało tam ani kawałka szyny. No i co, no i to by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego, cześć!